Cześć, witajcie. Dzisiaj piła Oleomach model 947. Piła z 2004 roku. Także już trochę lat ma. I cóż, od czego by tu zacząć? No może rzućcie okiem sobie najpierw na tutaj już. O. Tak, żeby było widać, w jakich to warunkach pracowało. Może nie w jakich warunkach, ale jak ten silnik pracował w jakich warunkach silnik pracował. Zalepione, zawalone trotami, popatrzcie. Silniczek nie głupi, bo mamy tutaj skręcaną misę korbową z dwóch połówek. Całkiem przyzwoicie to wygląda. Model profesjonalny, że tak powiem. O, tutaj coś nam... Tutaj nam już coś wpadło. Ktoś coś tutaj się tłukło. To nie jest część pilarki, żeby nie było. To jest coś, co komuś musiało wpaść, powiedzmy. O, przez tutaj obudowę. I nam tutaj poniewierać koło magnesowe i cewkę. Tutaj jest chyba nawet troszeczkę jakichś opiłków. No dobra, tak to wygląda. O. Zaglądniemy sobie do środeczka, bo na pewno was to interesuje. Jak to wygląda. Dobra, te szpileczki sobie stąd wyciągnę. No i... Powiem szczerze, że piersi nie są całe, one nie są porysowane. Ten tłoczek i jakiś tam tutaj blokadę wyciągnę. Ten tłoczek jakiś tam lekko tutaj porysowany jest, natomiast dwa pierścienie. Pierścienie są chyba całe, natomiast to jeszcze sprawdzimy, tak powiem, to jeszcze sprawdzimy może kamerką za chwilkę. Ktoś urwał dźwignię z sania, tak? No pilarki nie można było w miarę przyzwoicie odpalić. Ktoś z tego, co klientka tutaj tłumaczyła, to przychodził tam pan taki do pomocy przy drzewie, on to piłą ciął, no i tam gmyrał tam przy gaźniku gdzieś tam śrubokręcikiem, ona się pyta, co robisz, a on mówi, że tak trzeba, bo tutaj coś tam nie ma i tak dalej. Ona się na tym nie zna, ale w jakiś sposób no troszeczkę ją to drażniło, dlaczego ktoś tam ma coś gmyrać śrubokrętem przy gaźniku. No więc przyjechała, że po prostu trzeba tą dźwignię wymienić. Ja oczywiście zamówiłem taką dźwigienkę oryginalną do ssania w cenie około 50 zł, już dokładnie nie pamiętam, to jest 40 parę złotych, 45, 46, mniejsza o to. No dobrze, zamówiłem część, założyłem, odpalam, próbuję odpalić, szarpię. I nic. Piła się nawet nie odezwie. Ani na plaku, czy na tym samostarcie. Więc sprawdzam świecę, świeca mokra. No, odwróciłem piwę do góry nogami, wydmuchałem co się dało. Czyli no, trochę tej mieszanki było. Wydaje mi się, że nawet troszeczkę za dużo. Oczywiście, gaźnik sobie wcześniej umyłem, wyczyściłem. Gaźnik, jak rzucicie okiem, to gaźnik jest podobny jak w Husqvarnie 340, czy 345, czy 350. Ten to jest, ten gaźnik to jest firmy Zama. I cóż, no gaźnik został wymyty na myjce ultradźwiękowej. Membran nie wymieniałem, chociaż gdzieś takie podobne miałem, więc mógłbym, ale już
Chciałem pierwsze sprawdzić, czy to w ogóle odpali. Granik wyregulowany takich, powiedzmy, ustawień fabrycznych, czyli około 1 obrót dysze H i L zostały wkręcone do zera i wykręcone po jednym obrocie, około 1 do 1,5 obrotu i nic, pilarkę dalej, silnik dalej zalewa, pilarka nie odpala. No więc na myśl przyszło to, aby sprawdzić ją ciśnieniowo, czyli wdmuchujemy ciśnienie pompeczką do środka. Ja tu w dalszym ciągu korzystam sobie z tego urządzenia, z tej mojej pompki, którą sobie zrobiłem. I tak. No, widzicie, magnes wszystko przyciąga. Jakieś śrubki. I tak. No, cylinder wewnątrz i tłok wyglądają w miarę względnie, więc tutaj raczej wyeliminowałem prawdopodobieństwo zatarcia. Chociaż jeszcze na kamerce to zobaczymy. Co nam tutaj kamerka pokaże? Widzimy jakieś smugi na cylindrze, ale czy są one bardzo głębokie i już jakieś niebezpieczne? No nie sądzę. Myślę, że są to powierzchniowe takie. Myślę, że są to takie powierzchowne tylko zmatowienia. Oczywiście mogą one postępować i tutaj już to będzie wiadomo, do czego to będzie prowadzić. Strona ssąca to jest czyściutko. Strona wydechowa. Tutaj są te jakieś zadrapania na tym tłoczku. Być może przetarcie papierem wodnym by to coś pomogło. Mówiąc tak o takim biedaremoncie, to może jakieś szanse są. Natomiast to odnośnie tutaj stanu cylindra i tłoka. Natomiast no tu sobie to zapchamy, żeby tam nic nie wpadło. Temat szczelności. Zatkałem sobie wydech od strony. Tutaj na przewód impulsowy założyłem sobie wężyk z tej mojej pompeczki. Palcem przytkałem sobie tutaj ten łącznik. Oczywiście świeca była wkręcona. Nadmuchałem tam około pół bara i obserwowałem. No i zaczęło powietrze uciekać. Zaczęło na tyle uciekać, że zastanawiałem się, czy gdzieś nie ucieka tutaj przy uszczelniaczach, ale tu było w porządku. Słyszałem syczenie tu od strony właśnie łącznika. W pierwszej chwili myślałem, że może palcem coś nie trzymam. Spryskałem to płynem i po pewnym czasie pojawiły się bąbelki. Bąbelki pojawiły się w miejscu tutaj przejścia łącznika przez obudowę tutaj właśnie tego karteru. Dlatego też właśnie wygląda to w tej chwili tak, jak to wygląda. Chciałem to rozebrać, żeby tutaj mieć wgląd to wszystko i lepszy dostęp. Zaraz powiem, co tu trzeba sobie odkręcić, żeby się do tego tak dobrać. Ale rzućcie okiem tutaj. Czekajcie, gdzie to było. O, jak przycisnę. O, z tej strony. Widzicie pęknięcie? O. Jest. Jest widoczne. Pęknięcie w tym miejscu na łączniku cylindra. Teraz pytanie, czy pęknięcie nastąpiło w skutek, nie wiem, drgań, pęknięcia, czy ktoś tu czymś dłubał, bo ono wygląda tak, jakby to był wbity śrubokręt. W tej chwili zajmuję się tylko taką diagnostyką. Jeszcze tutaj o jakimkolwiek remoncie nie mam mowy, bo nie kontaktowałem się z klientką. Wymiana samego łączniczka. Taki łączniczek, zaraz wam pokażę, ile kosztuje. To jest taki po prostu zamiennik firmy Dolpima tutaj i cóż on kosztuje? 48,50. Myślę, że jakościowo jest on zbliżony do oryginału, więc myślę, że można by go
śmiało założyć i ja taki pewnie zamiennik sobie bym tutaj zamówił. Widzicie, że można wpisać sobie w Google'ach też Leomac. O, mi uciekło. Tak czy inaczej mi to znalazło, bez znaczenia. Można kupić go taniej za jakieś tam. I tutaj jest kilka tych łączniczków, ale myślę, że po modelu można go sobie odszukać. Na razie jest ten łącznik do wymiany, ale no, wiecie, widząc ten silniczek w takim stanie, chyba go rozbiorę i zastanowię się, co tutaj z nim dalej robić. Czy czasami nie wymienić jeszcze uszczelniaczy, natomiast to dopiero po konsultacjach. Tak czy inaczej, to wszystko trzeba umyć. No i właśnie, przewody paliwowe, też ważne, aby sobie je sprawdzić. Tu są przewody naszej pompki, tu są już poprzecierane, to trzeba przeglądnąć i zobaczyć, czy gdzieś tędy nie będzie nam też paliwo uciekać. Ten przewód tutaj ze zbiornika, no albo sobie podciągamy, jeśli jest dobry. Nie zakładamy, bo ja go tu uciąłem, bo też był pęknięty. Dobrze jest sobie sprawdzić, ile tego przewodu zostaje nam tutaj w zbiorniku, żeby nie było za mało go. No albo wymieniamy na nowe. Ważne, żeby też sprawdzić sobie tutaj, czy gdzieś nie jest pęknięty, przetarty. O, w tym momencie tu już widzę jakieś pęknięcie następne, to może to nie jest jeszcze, może nie jest to na wyrost, ale już to jest jakieś przetarcie, które będzie nam powodowało to, że ten wężyk może nam tutaj strzelić. To jest z takich podstawowych rzeczy. Jak to sobie odkręcamy? Oczywiście, odkręcamy sobie wpierw ten uchwyt. I od spodu są tutaj dwie śruby, jedna i druga. Kolejne śruby do demontażu tego silnika są od strony pompki oleju, czyli tu mamy pompkę i mamy tak, jedną, drugą śrubę i tu trzecią. Tak jak widzicie, ten silnik trzyma się nam w tym karterze też tu od boku na trzech śrubach. Ciekawe rozwiązanie. Jeśli tak przyglądniecie się tutaj jakby budowie, to zobaczycie podobieństwo do ogólnie pilarek skwarny. Chociażby ten uchwyt ze zbiornikiem paliwa i z przejściem właśnie w takim miejscu na wężyk paliwa. Chociażby tutaj sposób montowania tej całej rączki w tym miejscu. Podobnie zastosowanie amortyzatorów tutaj gumowych. No i chociażby podobny łącznik, z tym, że w huskwarnach jest to zintegrowana część z przewodem impulsowym, a tutaj ten przewód impulsowy jest tak wypuszczony bokiem. Co mogę jeszcze powiedzieć? No sam karter jest podobny, tyle tylko, że nie jest on plastikowy. Nie ma on misty korbowej plastikowej, tylko tu jest złożony z dwóch aluminiowych połówek. To jest dużym plusem. Nawet te takie tutaj wzorki, te wytłoczenia są podobne do Husqvarny. Tak. Tutaj obudowa sprzęgła jest. Obudowa sprzęgła jest magnezowa. Także konkretnie to zrobione. Tłumicze, gdybyście sobie chcieli odkręcić, to musicie pamiętać, że tę część górną trzeba sobie ściągnąć z tłumika, trzeba rozłupać, bo pod tą puszeczką znajduje się jeszcze śrubka, którą tłumik jest przykręcony jeszcze do cylindra w tym miejscu i dopiero wtedy możemy sobie ściągnąć. To tak na szybko. Tu oczywiście sobie już wyczyściłem wcześniej przed montażem tego gaźnika, tak? Bo jak tu miałem gaźnik, to też to troszeczkę wysprzątałem. Ale tu była tragedia. Zresztą zobaczcie sami, jak wyglądała ta obudowa od spodu.
Coś takiego było też na filtrze powietrza. Także było na bogato, naprawdę. A wcześniej już były sygnały, że coś chodzi nie tak z obrotami. Podejrzewam, że było to już lekkie pęknięcie tego łącznika. A być może kwestia tylko gaźnika i wymiany membrany, ale o tym to się przekonam po wymianie. Na razie muszę zrobić wycenę i na razie to by było tyle. Myślę, że zobaczymy się tutaj przy tej pilarce jeszcze. Przy jej tutaj już montażu wtedy też krok po kroku będę starał się opowiedzieć o tym, co robimy, co robię i jak to będzie wyglądać. A na chwilę obecną się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej. Cześć.